fajnie zapakowane, także jest już na plus, ale myślę, że tu żadnych folijek nie będzie. Tak jest. Ubrania są wrzucone, no poukładane widzę fajnie, ale bez folii. Ok, no to otwieramy. To może po kolei, jeśli już kurtka jest na pierwszym planie. Kosztowała prawie 60 euro, ja zamówiłam ją za pół ceny i mam rozmiarek XS. Teraz na wiosnę właśnie będą ubrania takie skóropodobne hitem, także polecam zakupić sobie cokolwiek. Myślę, że ta kurteczka będzie fajnie też wyglądała do shortów. Dość gruba jest, no ma taką podpineczkę, zamek spoko, kieszonki mamy tutaj też na zameczek zapinane, trzy kolorki, różowo-białe takie wstaweczki, tu mamy takie a la motocyklowe, fajne, o, marszczenia na ramionach, no i tu mamy różowe, oczywiście z zameczkami, rękawki, o, i tu mamy jeszcze białą wstaweczkę. Także jest króciutka, także mówię, od razu sięga do pasa, nie jest dłuższa. No i tu mamy jeszcze zapięcie koło szyi. Tak się prezentuje kurteczka. No to lecimy z drugą rzeczą. Tu pamiętam, chyba cena była 3,99 euro. Taka bawełniana, fajna. Taki topik, bluzeczka, rozmiarek S. Normalnie kosztowała 9,95. Tu mamy numer artykułu i kodzik. Eseczkę zamówiłam. No, myślę, że akurat też krótki taki topik, króciutki. Ale ma fajne takie skrzydlate ramiona. Także na lato idealnie. No, letnie rzeczy zamawiałam, także od razu mówię. Tu mamy koszulę, teraz też właśnie takie przewiewne materiały, przezroczyste, będą hitem. Wiosna, lato 2023, także coś fajnego właśnie na tych wyprzedażach można dorwać. Co tu mamy? Tą koszulę taką, takie marszczenia. No ja całkowicie w ciemno zamawiałam, nie wiem co się właśnie spodziewać po tych ubraniach. Tu mamy na rękawkach dodatkowe dwa takie fajne dekoracyjne guziczki przyszyte. Mamy tutaj serek, tak jakby, a czy to się rozpina? Tak. Mamy tu rozpięcie, czyli też takie większe guziczki złote. I już pokazuję artykuł, numer. Mamy eskę, numer artykułu. Kosztowała 25,95. No ja ją zamawiałam za 9,99 na stronce, taka wyprzedaż. Wyprzedażowej cenie. No tak się to prezentuje. No nie wiem, czy bym tak kupiła ją w sklepie. No i się tutaj skusiłam na taki, na festiwal. Szukam właśnie fajnej bluzki. I tu zobaczyłam taką motylową, krótką. No i nawet nie spodziewałam się, że ona ma takie plisy. Zobaczcie, cała jest w plisach. Też z takiego właśnie przezroczystego materiału, ale że są te plisy. O, i są takie fajne, motylowe, szerokie. Właśnie do tańca będzie to super wyglądało. Rękawy długie. Może ja tutaj Wam pokażę. Bardziej na szarym tle będzie się lepiej prezentować ten kolor. Ja ją kupiłam chyba też za 9,99. Tu jest jakaś przeceniona chyba naklejka z ceną 12,99. Tu macie numer artykułu i kodzik. Eseczkę wzięłam również. I tak się prezentuje, taka jakby chyba hiszpanka, to jest na ramiona. Gumeczkę mamy tutaj na górze, gumeczkę na dole. Jest bardzo krótka, taki topik jakby, bandaż. I tu właśnie te przepiękne rękawki. No, także no to był strzał w dziesiątkę. Także ja sobie przymierzę na spokojnie, zobaczę jak to się będzie prezentować właśnie z jakimiś biodróweczkami. A tu jeszcze jest jakiś sznureczek. Tu mamy tył, a tu mamy przód. Także tu jeszcze możemy sobie
zawiązać na szyję tą bluzeczkę. Dobra, już ominiejmy tą bluzeczkę. Ostatni artykuł. Mamy również koszulową bluzkę tym razem. Taka pomarszczona, no taka sobie. Ale myślę, że do czarnych, eleganckich spodni właśnie taka mi się przyda. Tylko dwa guziczki są, widzę. Materiał rozciągliwy, ale to na pewno jest poliester. Taki błyszczący troszeczkę. Jak widzę, wiskoza i elastan. 99% wiskozy. Ale zobaczcie, jak to się troszeczkę tak błyszczy. Nie wiem, czy będzie widać. Z kołnierzykiem artykuł, numer tutaj mamy. I kosztowała 9,99. Ja ją zakupiłam na wyprzedażowej cenie, a kosztowała prawie 30 euro. Także zostawcie łapeczkę, zachęcam do subskrypcji i już niebawem kolejny haul zakupowy, tym razem z TK Maxa. Także zapraszam serdecznie, do zobaczenia.